Aż 15 wydarzeń scenicznych czeka na gości jubileuszowych fanaberii teatralnych, które będą miały miejsce w Wałbrzychu. 10. odsłona tego projektu odbędzie się w dniach 15-24 listopada i będzie doskonałą okazją do poznania sztuk, które zachwyciły całą Polskę. Podczas 10-letniej historii wałbrzyskich fanaberii teatralnych na deskach wystawiono prawie 100 spektakli. Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego odwiedziło w ramach tego projektu około 15 tysięcy miłośników sztuki. 10 lat temu w mieście, które, no można powiedzieć, że tutaj szalało bezrobocie, 37% Wałbrzyszan było bez pracy. Co trzeci, co czwarty Wałbrzyszanin nie posiadał pracy. Czuliśmy wtedy z Piotrem Pruszczyńskim, że jakąś przewrotką i jakąś naszą przekorą i niezgodą będzie, żeby w takim mieście, żeby mieć taką fanaberię, taką wariację i taką ochotę, żeby zrobić coś dziwnego, innego, żeby zaprosić ludzi na tydzień do teatru. No pomyśleliśmy też, że właśnie ci, którzy niestety są doświadczeni tą wielką traumą związaną z bezrobociem, z całą pewnością nie pojadą do innych miast, bo będą musieli dokonywać dramatycznych wyborów, co zrobić z niewielką gotówką. I uznaliśmy, że przyjazd teatru do Wałbrzycha, fanaberyjnie wybrany, czyli według widzimisię naszego, będzie wystarczającym powodem i atrakcją. No i powiem szczerze, nie pomyliliśmy się. Tegoroczna odsłona festiwalu potrwa aż 10 dni. Publiczność będzie miała okazję podziwiać aktorów m.in. z Opola, Legnicy, Zielonej Góry, Sosnowca, Warszawy, Bydgoszczy czy Lublina. Fanaberie zostały podzielone na 3 segmenty tematyczne związane z kierunkami, jakimi podąża dzisiejszy teatr. Będzie to nurt historii wspólnoty, historii indywidualności oraz teatru kobiet, który w dużym stopniu zawładnął artystyczną sceną. Tak naprawdę 10 lat temu nie było reżyserek w teatrze. Były, ale oprócz Majki była chyba tylko pani Krystyna Wajzler, Izabela Cywińska. Tak naprawdę nikt nie słyszał o Monice Strzępcy, nikt jeszcze nie wiedział o tym, że będzie Katarzyna Raduszyńska, nikt nie wiedział, że będzie Agnieszka Olsten. No i te nazwiska mogę wymieniać. To jest rzecz, której może my będąc w Wałbrzychu nie zauważamy, ale jest bardzo istotna, że kobiety zaczęły w teatrze mieć swój głos, swoje miejsce i zaczęły robić spektakle, bardzo często ważniejsze i ciekawsze niż robią mężczyźni. Fanaberie rozpoczną się polskim arcydramatem Dziady, zaadoptowanym przez Marię Kleczewską, w którym zmierzy się z mickiewiczowskim dziełem. Na deskach teatru zobaczymy także m.in. Aleksandra, Rzecz o Piłsudskim, Trash Story, spektakl Janosik, Naprawdę prawdziwa historia, czy sztukę I będą święta. Na największy tegoroczny Dolnośląski Festiwal rezerwacji biletów można dokonywać osobiście lub telefonicznie w Biurze Teatru Dramatycznego. Szczegółowy program 10 fanaberii dostępny jest na stronie internetowej placówki.